Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, giełda jest prosta, 2 października, lecimy sobie poniedziałeczek, otwarcie, więc no zobaczymy, co tu macie ciekawego. Rozwij myśl o kentach. Słuchajcie, o tych kentach, jeżeli mówiłem, że będzie skupowane, no bo chodzi oczywiście o dywidendę, prawda? Jako arystokrata dywidendy, jako że ma też dobre gdzieś tam te wyniki, no to każde skupienie niżej oznacza większy procent właśnie z dywidendy, prawda, na kapitale. Dlatego to jest tak chętnie skupowane. Między innymi, oczywiście. Słuchajcie, zanim przejdę do komentarzy, to oczywiście stała regułka. Wszystko, co powiem, wiadomka, nie jest poradą inwestycyjną, prawda? Ja to tylko tu analizuję, ja tu nic więcej nie robię. Nikogo nie zachęcam, nikomu nic nie polecam. Co do polecania, to polecam tylko moją grupę. Link w opisie, jeżeli chciałbyś uczestniczyć w jakichś tam analizach, zobaczyć mój portfel, taki grupowy, jak buduję itp. itd. To link w opisie, to taka reklama. Ale już przechodząc, słuchajcie, do tematu. Dzisiaj powróżę troszeczkę i słuchajcie, z moich wróżb wynika, że za 2 tygodnie, tydzień, 2, skończą się spadki i na GPW będzie bardzo fajny nastrój. To jest moja wróżba. Dzisiaj taki sen miałem proroczy, więc zobaczymy, czy się sprawdzi, słuchajcie. Lecimy już do komentarzy. Jak najbardziej Polsat do analizy. Analiza Polsatu była, były 2 strefy popytowe, nawet 3, prawda? Wystarczy wyciągać informacje, słuchajcie. Wydaje się, że szoruje pod nie. To się tylko tak wydaje. Pamiętajcie, nie gramy na to, co nam się wydaje. Nigdy. Ale to przenigdy nie grajcie na to, co wam się wydaje, bo zawsze stracicie pieniądze. Musicie patrzeć na wykres i czytać z tego wykresu, czyli fajnie, wydaje mi się, ale sprawdzam, prawda? Więc zaraz sobie sprawdzimy Polsat, ok? Czy co ci się tam wydaje na tym Polsacie? Ciekawi mnie też Orlen. Był też Air Orlen. Jak zawsze sztos. PayPal na mały skalp. No, skalpiki to może gdzieś tam zostawmy na później. Ale dzięki za komentarz. Pepco, cyfrowy Polsat, Celon Pharma. Celen, okej. Okay. Zobaczymy na Celon Pharma. Spoczko. Jest szansa na węglówki. JSW Bogdanka, aktualizacja gwiazdy Pepco. Okej, okay, słuchajcie. Dzisiaj troszkę z tego węgla. Węgiel. Węgiel w wiosce będzie. Wojna będzie, przed wojną ty zbył. Więc JSW Bogdanka, no trzeba by rzucić monetą. Mam tu monetę, nie mam, słuchajcie. No to nie wiem, dobra, niech będzie JSW, bo Bogdankę mam przeanalizowaną. Dobra, no to co, lecimy sobie do analiz, słuchajcie. Rachu, ciachu i postrachu. Pepco, nasza gwiazda Pepco. No i to jest właśnie to, słuchajcie, wyciągamy informacje. Ja już tutaj 10. raz wam mówię o Pepco. Pierwsza strefa popytowa. Ładna reakcja, ale nie broni. Wyciągamy informacje, nie wydaje mi się. Nic mi się tu nie wydaje. Widzę po prostu, że nie ma siły. Druga strefa popytowa, no to wiadomo, kapitulacja poszła na Pepco, więc był strach ogromny, prawda? Bo tam Pepco bardzo złe prognozy sobie dało. Przypadek? Nie wiem, nie wnikam, ale strasznie zniechęcili inwestorów ogólnie tym, co oni tam napisali. Więc ta kapitulacja to była, w związku z tym no nikt nie grał pod to, no bo jak Pepco przedstawia takie dane, słuchajcie, w takim czarnym nastroju, no to kto tu będzie grać? Więc kolejna strefa na Pepco 18.20-11.04. 18.20 będzie przeze mnie rozgrywane, 11.04 będzie przeze mnie rozgrywane na zasadzie oczywiście informacji i znowu, jeżeli nic tu się nie będzie działo, no to pora się ewakuować, czyli wyjść, prawda? Jeżeli chodzi o trade, bo w strategii też jest to fajne, pod strategię jest to też fajne. Jeżeli chciałbyś poznać strategię, to link w opisie. Pod strategię jest to też fajne. Natomiast słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, tak na poważnie mówiąc, no to tak, Pepco będę stąd rozgrywać i z 11 zł na chwilę obecną, czyli mierzenia 16 i 2058 i wyciąganie informacji tutaj, ok? Więc jakby tutaj Polsat, zobaczymy sobie Polsacika. OTC to nas nie interesuje, cyfrowy Polsat, kurczę, zawsze mam problem z tymi tickerami. Cyfrowy Polsat, kurczę, czekajcie, mam tutaj Polsata gdzieś. Polsat, CPS, o właśnie.
No to słuchajcie, to jest znowu, wydaje mi się, kolega napisał, prawda? A mi się nic nie wydaje, że szoruje dno, bo wydaje mi się, że będę odczytywał tu informacje, jakie są z wykresu. Zobaczcie, jeszcze raz powtarzam, słuchajcie, pięknie czytamy z analizy, nie musimy, nic nam się nie musi wydawać, naprawdę. Zobaczcie, strefa popytowa, pierwszy strzał, drugi, niebronione, nic mi się nie wydaje. Następna strefa popytowa, nawet ten strzał, który tutaj zrobiliśmy, to nam się nie powinno wydawać, że coś tu będzie rosło, bo strefa nie została zaliczona. Dostaliśmy strzał przed strefą, ok? A cyfrowy Polsat ładnie reaguje na analizę. Druga strefa, słuchajcie, strzał, powrót, niebronione, nic mi się nie wydaje, trzeba stąd uciekać. I teraz mamy kolejną strefę, 10.90, wejście w strefie 10.90, jeżeli będzie strzał, powrót i nie będzie bronione, trzeba wychodzić, trzeba następną strefę robić popytową. I słuchajcie, nie szoruje pod nie, dno to będzie miał, nie wiem kiedy, ale wiem, że następną strefę popytową to jest 10.990, tylko to już jest duża strefa popytowa, o ile tamte jeszcze były w miarę małe, to ta już ma 7%, prawda? I tak szczerze mówiąc, no możemy sobie jeszcze tutaj domierzyć tego strzała tu, czy to jakoś technicznie tutaj wpłynie. No tu z 1.618 teraz się zatrzymaliśmy, ale to bez znaczenia, bo to są małe strefy popytowe, mało ważne. Więc nawet jakbyśmy tu coś robili, to też bez znaczenia, więc 10.990, okej. To jest ten poziom, który by mnie tu interesował. Dobra, co tam było jeszcze? Czekajcie, ja się cofnę do komentarzy, bo jak zwykle krótka pamięć. A, Celon Farma, okej, CLN, no to jest fajna monetka. fajna moneta, słuchajcie, ten Celon. Ogólnie rzecz biorąc, on tutaj ma ORGR, czyli odwrócona głowa z ramionami, tylko nie chcę cholerstwo go wybić, prawda? Ja tu też zagrywałem go wcześniej, tego Celon Farmy, znaczy stąd ta pozycja, prawda? Ale tutaj nie wybiliśmy, nawet się nie zbliżyliśmy pod wybicie, no bo to, że słuchajcie, tutaj doszło do trend linii i wyrysowało ORGR-a, spoko, ale na tej cofce musiałoby się to teraz wybić ładnie w górę. I co do Celon Farmy, słuchajcie, no to jest dalej szansa, ok? Bo tu zrobiliśmy trójkę, z tego impulsu zrobiliśmy ABC, a więc jest jedna jedyna szansa właśnie teraz, czyli impuls poszedł, strzał do bardzo głęboki i jak wybijemy ten dołek, to już nie będzie tej szansy, ok? Czyli ten dołek tutaj jakby zniweczy szansę na fajnego ORGR-a, a co za tym idzie, na tym ORGR-ze fajny też zasięg do zrobienia byłby, no bo to wybicie ogólnie rzecz biorąc, które by gdzieś tutaj w tych okolicach nastąpiło, no to słuchajcie, to chyba będzie z 38 albo 236 mierzenia, 236 dokładnie, więc ta 236 tutaj na spokojnie mogłaby być zaliczona jako strefa podażowa, bardzo fajnie, nawet 38 mogłaby tutaj spokojnie pyknąć w 38 przy drugiej fali, czyli pierwsza fala tutaj, korekta i gdzieś tam następna, no ale docelowo tu bym się take profitował, nawet tu jest krecha już take profitu 21,65 na tym Celonie, więc słuchajcie, to jest 40% jakby nie było, więc to jest ta ostatnia szansa według mnie na Celonie, no bo jak teraz tego nie wybijemy, nie pociągniemy następnej fali w górę, ok, tutaj też mamy dużą ładną korektę ABC, A, B i C i to się bardzo ładnie rozkłada, słuchajcie, w trójkąt, ok, w trójkąt bardzo ładny trójkącik, z którego zasięg, no możemy sobie też zmierzyć, może się pokryje nawet nam ten zasięg, dokładnie, 2, 3, 6, tutaj słuchajcie, fajnie by nam się to pokryło, no więc to jest ta szansa teraz na tym Celonie, że on tutaj coś zrobi. Nawet jak przebije ten dołek, słuchajcie, i tak będę się nim interesować, bo to ABC tu jest, jest ten ORGR, chociaż już troszkę zanegowany tak naprawdę, ale mimo wszystko, no fajnie jakby nie wybił 14,56. Moja gra tu będzie dalej, oczywiście swingowo będę się tu podłączać, na Celon Farmie. Dokładnie, więc tu trzeba by swingiem to rozegrać, słuchajcie, innej metody nie ma, no bo tak to tutaj stref nie robię popytowych, ale zobaczmy, gdzie się to zatrzymało, już sobie sprawdzimy, 618, no to właśnie mówię, że to jest, słuchajcie, ta szansa, jak tu się przełamie ta 618, to, no to co, no to 786, może być, bo tu jest 0,5 zaliczona, dokładnie, no to słuchajcie, dobra, no to jeszcze predykcja jest taka, że predykcja, w zasadzie możliwość, ja będę to grać na pewno, czekajcie tylko, żeby tutaj nie zamulić tego wykresu,
No to na tym Celonie, słuchajcie, bo to mocno obserwuję tego Celona, a ja tylko to już długo trwa strasznie. Więc ta 786 jako układ Leonarda, okej. Okay. Jako układ Leonarda jeszcze to 786, czyli okej. Okay. Mogę powiedzieć, że to wybicie do oka jeszcze mogłoby tu nastąpić, niestety. Ale ta 618 tutaj jest, więc jak to będzie bronione, no to jest fajny, słuchajcie, schemat pod to wybicie. Jakby nie było. Czy tutaj, to jest ten moment, żeby się interesować. Natomiast ja się będę interesować, nie wiem, jakimś swingiem, ok? Gdzieś tam troszeczkę wyżej, ciutkę wyżej, ok? Ciuteńkę wyżej na tym celu. Natomiast ciekawe, jak ktoś potrafi to rozgrywać i jeszcze analizować, no to jest naprawdę bardzo fajne to do rozegrania. Może być, o, może tak. Może być. Bardzo fajne. W sumie sobie pociągnę jeszcze tą trendlinię. No, to też fajnie, jakby tego nie było to wybijane już, słuchajcie. To też spoczko by wyglądało. No jest szansa, tylko ja sobie poczekam jeszcze na sygnał, ok? Czy się to stąd będzie budować, bo z 618 pierwszy strzał fajny, drugi, więc tutaj, no fajnie to wygląda. Natomiast, no musi to się z tej 618 jakby zbudować. JSW, fajny parabolik. Tutaj poszedł, fajne złamanie, przetestowanie, kolejna fala w dół na JSW. Tutaj fajna flaga też, to było też tam, słuchajcie, zainteresowanie tym było. No i co do JSW, pomierzmy sobie wewnętrznie to aktywo. Czekajcie, nagrywa się? Kurczę, nagrywa się, bo nieraz mam. Także jest 618 nadbite. Co oznacza 618 nadbite, słuchajcie? Pytanie do Was, kolejne pytanie do Was. Co oznacza 618 nadbita? Mamy korektę AB, jesteśmy w fali C, ok? Czyli ogólnie rzecz biorąc AB i. No nie 3-5, okej, okay. No nie 3-5, nie przesadzaj Krzysztofie. ABC, ładne ABC nam się tu rysuje. Zobaczmy sobie zatrzymanie wewnętrznie, jakie tutaj zrobiliśmy. 618, testujemy 618, zajebiście. Zajebiście, słuchajcie, 618 jest testowana, więc bum, 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 bum. No, swing, okej. Okay. Wypadałoby po przetestowaniu to swingnąć. Tylko trochę mi się nie podoba to ABC, ale okej. Zobaczmy sobie jeszcze, czy. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. W razie W, gdyby się to wracało i to przebi. No bo jak tu będzie teraz to wracać i przebijać, no to nie ma wątpliwości, że będzie 786 albo złota strefa na tym JSW. Tutaj też RGR-a mamy, niestety. Okej. Okay. Ale ten RGR wątpię, że będzie cokolwiek tu rozgrywane pod to, bo już by to mogło mieć potencjał, aczkolwiek zasięg jego byłby też poniżej zera, no właśnie, więc on tutaj się nie liczy. Więc słuchajcie, no swing 44-43 z zabezpieczeniem na jednodniowej świecy, tak naprawdę, z zabezpieczeniem na jednodniowej świecy. Mogłoby tutaj to walnąć. Tylko teraz tutaj lokalnie też troszkę uwaga, ok? Bo jest piąteczka tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu może być jeszcze nadbitko. Dobra, zobaczmy sobie strefy podażowe od góry. Jak to wygląda? Gdzie możemy się spodziewać reakcji korekcyjnych? No dokładnie, słuchajcie. To o czym mówię, czyli ta piąteczka. Czyli może być sytuacja taka, i tutaj uczulam, bo tu bronimy tej 618. Raz obroniliśmy, no i teraz zaczynamy się budować. Przebiliśmy OPS-a, okej? To jest bardzo ważne. Czyli trend spadkowy został tu złamany dla tej fali małej, prawda? No i teraz słuchajcie, tak naprawdę mamy pierwszą falę, drugą trójkę wyciągniętą. Tutaj jakieś ABC prawdopodobnie robimy małe, czyli to będzie wyglądać na zasadzie ABC, okej? Tak jak tutaj w tym przypadku A, B i C. Mamy trójkę wyciągniętą, więc prawdopodobnie jeszcze tylko piątka zostanie, czyli ostatnia fala taka mała na JSW i ta ostatnia fala się prawdopodobnie skończy na 38, czyli jako strefa podażowa tutaj, ale z dobrych wiadomości jest to, że ten OPS został tu złamany, prawda? To jest jakby z tych dobrych wiadomości, że ten OPS tutaj został złamany. No i teraz tak, słuchajcie. Ja sobie to rozegram, swingusiem, natomiast muszę się tu przyszykować na tą falę, że ona tu zareaguje i będzie robić większą trójkę spadkową, okej, okay. Czyli dość tutaj jeszcze może zjechać troszkę niżej, może też tego nie być, dlatego tutaj jakby ta pozycja swingowa, gdyby tego nie było, prawda, czyli gdyby się jednak zechciał zbudować troszkę wyżej, na przykład do 618 i z 618 robić sobie korektę. Okay. Zbliża się też zima, okay. Więc jakby tutaj też
przychody jakieś tam będą. Spekulanci powinni już w zasadzie grać po to, co mamy październik. No właśnie, więc już tam spekulacyjnie powinno być pod to grane. Coś co nieco, małe co nieco. Mamy od sierpnia w sumie, no dobra, od sierpnia już było grane, czyli po przetestowaniu tej 618. Ile to procentów zrobiło? Wystarczająco? 30. No może nie wystarczająco. Więc tutaj sytuacja taka, że ta 38. Jakie zasięgi tutaj ogólnie? No jest tutaj przebita ta 618, więc już sobie jeszcze zerknę. Słuchajcie, od dołu, jakby to mogło wyglądać. Dobra, tutaj układu by nie było. No to zasięg, słuchajcie, w mojej ocenie. No tutaj to 2, 3, 6, tak na skraju. Kurczę, na skraju, no nic, jak gdybym grał, no to tylko pod to, czyli pod 7,8,6, no bo bym się troszkę tu obawiał układu harmonicznego, czyli dokładnie, słuchajcie, pod ten moment bym tutaj grał, czyli swingowo byłoby to 99% do zrobienia, czyli lekkie nadbicie, takie W by się tu stworzyło, prawda, czyli taka literka W by się tu ładna stworzyć mogła. Jak teraz JSW nie ruszy, no to już nie ruszy w ogóle. Czyli jak tej strefy, tutaj tą strefę 618, jak nie będzie bronić, no to już nie obroni. Ok. To już nie obroni. Tutaj mieliśmy w takim miniaturce takie dość podobne zachowanie. Czekajcie, ja sobie tu zmierzę. Jak to wyglądało wcześniej. No tutaj nie doszliśmy, ale z tego mniejszego mierzenia 38 jest, no bo to nie był priorytet mierzenia. Dobra. Tak by to wyglądało. JSW do rozegrania pod swing, ale jak ktoś potrafi swingiem, bo jak ktoś nie wie nawet co to jest, no to nawet niech się za to nie zabiera. Tutaj jest strefa podażowa, z której będzie prawdopodobnie korekta. Z dobrych rzeczy przełamany OPS i broniona strefa 618. To są dwie dobre rzeczy. Jest to do rozegrania. Troszeczkę wiedzy jak ktoś ma, jest to do rozegrania i do fajnego zabezpieczenia bez dużego, praktycznie bez żadnego ryzyka. Znaczy z malutkim tam może 0,5%, 1% ryzykiem. Tak jak mówię, graj co widzisz, nie to co myślisz. Czyli tutaj mogę zagrywać to, słuchajcie, na zasadzie tego co widzę. Nic mi się nie musi wydawać tutaj, prawda? Jeżeli będę widział, że to co chcę, żeby zostało osiągnięte, nie wypełnia się, no to bardzo szybko reaguję. I wtedy nic mi się, słuchajcie, nie wydaje, tylko po prostu reaguję na to co widać na wykresie. I tyle, słuchajcie. Wszystkiego dobrego, słyszymy się w piąteczek na zakończenie rynku. Okej, w piąteczek na zakończenie rynku. Pamiętajcie o hoście na GBW.